to właśnie Jakuba poproszę o pieśń na rozpoczęcie tej drogi krzyżowej. Powstańmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zawitaj ukrzyżowany, Jezu Chryste, przez Twe rany, Królu na niebie, prosimy Ciebie, ratuj nas w każdej potrzebie. Jezu Chryste, przez Twe rany, Królu na niebie, prosimy Ciebie, ratuj nas w każdej potrzebie. Zawitaj ukrzyżowany, Jezu Chryste, przez Twe rany, Królu na niebie, prosimy Ciebie, ratuj nas w każdej potrzebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeżeli pragniemy dojść na szczyt, również powinniśmy pragnąć wszystkich środków, które nas najskuteczniej na ten szczyt zaprowadzą. Jeżeli ktoś pragnie celu zjednoczenia z Bogiem, nieba, szczęścia, które Jezus oferuje, powinien również pragnąć nie tylko celu, ale również środków, które do tego celu prowadzą. A tym środkiem jest przejście przez 14 stacji dróg krzyżowych, by w nich uczestniczyć, nie uciekać, stanąć w prawdzie, przeżyć ten ból razem z Jezusem. Ból, który zwłaszcza będą tyrani naszego serca. Faraon zasiadający na tronie naszego serca będzie wzbudzał. Trzeba się z nim skonfrontować, nie uciekać, by ostatecznie doszło do detronizacji i wstąpienia na tron naszego serca Jezusa Chrystusa. On wstępuje na tron krzyża. Tam króluje z krzyża. Chcemy iść za Nim i zasiąść z Nim na Jego tronie, bo Apokalipsa zapowiada i obiecuje: zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie. Razem z Nim też dojdziemy do chwały zmartwychwstania, do nieba. Pójdźmy więc razem tą drogą krzyżową. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Pan Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Okrutny sędzia może zasiadać na tronie naszego serca, który zaspokaja potrzebę sensu, potrzebę zrozumienia tej rzeczywistości, tego świata. Potrafi osądzić człowieka jednym spojrzeniem, potrafi osądzić, czy to zły człowiek, czy dobry, czy nami manipuluje, czy możemy z nim współpracować, czy wręcz przeciwnie, trzeba na niego uważać. Sędzia wewnętrzny, który staje się faraonem, który zniewala. Sędzia feruje szybko wyroki, ocenia ludzi, ocenia sytuację, mało tego,
jest skłonne oceniać nawet postępowanie Boga i osądzić, że jest ono złe. Za dużo wojen na świecie, za dużo głodu, ludzie nie mają chleba, niepewna przyszłość. Bóg nie ingeruje, Bóg nie jest dobry, nie dał nam właściwych przykazań. Ja wiem lepiej, co jest dla mnie dobre. Chryste, który jesteś skazywany niesłusznie i niesprawiedliwie, daj nam wolność serca. Wolność serca przez to, że Ciebie wpuścimy na tron, a zdetronizujemy tego zakłamanego, wewnętrznego sędziego w nas. Na krzyżu Twym wyzwoliłeś nas. Na krzyżu Twym wyzwoliłeś nas. Ty jesteś Zbawicielem mym. Ty jesteś Zbawicielem. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Na tronie naszego serca może zasiadać Faraon, podobny do mafijnego ojca chrzestnego. Wymaga relacji ze sobą, wymaga lojalności. Krótko trzyma nas na swojej smyczy, skupia się na tym, by być wyrachowanym, wymaga szacunku do siebie, trzeba mu poświęcać czas, uwagę, nade wszystko trzeba temu Faraonowi być posłusznym, aby nie cierpieć, aby być chronionym, aby wejść właśnie w piękną relację handlową. Ja Cię chronię, ale Ty mi oddajesz swoje życie, serce i uwagę. Jest ogromna różnica pomiędzy tym, że krzyż na nas spada, ja przyjmuję krzyż, który ktoś mi daje, a tą sytuacją, w której biorę swój krzyż. Chrystus nie tyle przyjął ten krzyż, który na Niego spadł, tym bardziej nie było tak, że nie przyjął tego krzyża. Nie buntował się wobec Niego. On go wziął, wybrał. Teraz nam potrzeba podczas tych rekolekcji, podczas tej drogi krzyżowej wziąć krzyż. Nie muszę. On nie spada na mnie. Mogę dalej żyć spokojnie. Mogę dalej żyć wygodnie. Mogę się dogadać z moim Faraonem. On mnie będzie chronić, on mi będzie dawał pokój serca. On mnie będzie chronił przed lękiem. Mogę tak dalej żyć. Albo mogę wziąć swój krzyż dobrowolnie i świadomie, wybrać cierpienie, wybrać przeżywanie lęku, wybrać przeżywanie niepokoju, ale tylko w tym celu, żeby to się stało środkiem do wolności, do zdetronizowania Faraona, tego mafijnego ojca chrzestnego. Zmiany
mojego serca z państwa totalitarnego na Królestwo Boże. Chrystus wziął swój krzyż, bym ja wziął swój krzyż i nie uciekał od Niego. Jezu, daj mi Twoje Królestwo, w którym nie ma kontrolowania, nie ma perfekcjonizmu, nie ma próby ciągłego władania, bycia faryzeuszem, bycia nadopiekuńczym rodzicem, skrzywdzonym bohaterem. Nie ma wewnętrznego krytyka. Jest Twoje królowanie, miłość i zaufanie do Ciebie. Stacja trzecia. Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Wewnętrzny krytyk reaguje na upadek. Krzyczy w naszym wnętrzu: mówiłem Ci, jesteś beznadziejny, do niczego się nie nadajesz. Inni kłamią, gdy Cię chwalą i tak Ci nie wyjdzie. Leż i bądź mi posłuszny. Sędzia szybko wydaje wyrok. Podejrzliwiec szuka winy dookoła siebie. Kłamca chce sobie wmówić, że wcale nie upadł. Ten upadek to nie upadek. Idę dalej. Apodyktyczny władca będzie zrzucał winę na innych, byleby tylko jej nie znaleźć w sobie. Może się skończyć to rozkazami, może skończyć się to wewnętrznym konfliktem. Faryzeusz może sobie wytłumaczyć jakoś dzięki religijności swojej, że Pan Bóg przecież i tak przebacza, przecież i tak się wyspowiadam, to mogę sobie poleżeć, nie muszę wstawać. Wieczny chłopiec, wieczna dziewczynka na upadek zareagują spokojem sumienia. Jak upadłem, to sobie poleżę. Co ma leżeć? Przecież nie utonie. Po co się wysilać? Jak można iść po linii najmniejszego oporu? Nadopiekuńczy rodzic będzie dążył do tego, żeby okradać innych z cierpienia, byleby tylko nie cierpieli, byleby tylko nie doświadczali bólu, a tak naprawdę przez to nie rozwijali się. Ofiara bardzo dobrze będzie czuła się w upadku. Będzie przekonana, że takie jest życie i nigdy nie będzie inaczej. I nie chce żadnego innego stanu, bo tak się już przyzwyczaiła do roli ofiary, że wciąż w tę rolę wchodzi. Panie Jezu, wyzwól nasze serca. Wyzwól nasze serca, by były ufne wobec Ciebie. Daj nam powstać z upadku zaraz po popełnieniu grzechu.
Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Pragnienie wsparcia, pragnienie pocieszenia, potrzeba pocieszenia, potrzeba bliskości i zrozumienia jest niesamowicie widoczna w tej scenie, gdy Jezus spotyka matkę. Matka ofiaruje właśnie swojemu synowi zaspokojenie tych, dokładnie tych potrzeb. To bardzo ludzkie, to bardzo potrzebne, żebyśmy te właśnie pragnienia mieli zaspokojone. Ale co wtedy, gdy słuszna potrzeba, słuszne pragnienie jest zaspokajane w grzeszny sposób? Co, gdy to wsparcie, to pocieszenie, te potrzeby bliskości i zrozumienia daje jakiś faraon, jakiś mafijny ojciec chrzestny, który obiecuje: wszystko Ci dam, bylebyś mi duszę oddał, bylebyś trwał w grzechu i nie wychodził z niego. Nawet głowy nie wychylał, bo Cię tak ukaram, że popamiętasz, by nie wychodzić z grzechu, współpracować ze mną, ukazywać mi szacunek i posłuszeństwo. Panie Jezu, wszelkich tyranów naszego serca, którzy nas skłaniają, by w zły sposób, nieodpowiedni, zaspokajać nasze potrzeby wsparcia, pocieszenia, bliskości i zrozumienia, wszystkich ich zdetronizuj. Daj nam zdrową nieufność wobec właśnie nich, gdy oni podpowiadają, że właśnie to jest dobre źródło szczęścia, od nich możemy czerpać to szczęście. Daj nam im nie ufać i zaufać tylko Tobie, tylko Tobie. Pozwól, Panie, abyśmy nie łączyli rzeczy sprzecznych i zaufali tylko Tobie. Przez Twoją śmierć dałeś wolność nam. Przez Twoją śmierć dałeś wolność nam. Ty jesteś Zbawicielem mnie. Ty jesteś Zbawicielem. Stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga Jezusowi nieść krzyż. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Często w naszym wnętrzu, w naszym sercu walczą jakby dwie siły. Z jednej strony rozumiemy naszą bezsilność, upadamy, rozumiemy, że potrzebujemy być zależni od innych, potrzebujemy pomocy innych, ale z drugiej strony narzuca się jakiś wewnętrzny despota, apodyktyczny władca, który ale Jezu Chryste, przyjdź, by nas wyzwolić z kajdan zależności od grzechu. Przyjdź wyzwolić nas z kajdan zależności od naszych wewnętrznych mechanizmów obronnych, które stosujemy wtedy, gdy stresujemy się, gdy się boimy, gdy dopada nas niepokój i zaczynamy atakować. I zaczynamy słuchać się właśnie tych głosów, które nam podpowiadają gdzieś w głowie. Jeżeli chcesz liczyć, to licz tylko na siłowe i przemocowe rozwiązania, bo w przeciwnym wypadku inni wejdą ci na głowę. Jezu Chryste, zasiądź na tronie naszego serca. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Weronika oznacza prawdziwy obraz. Weronika dała zrozumienie, wsparcie, zaspokoiła pewną potrzebę pocieszenia, potrzebę zauważenia Jezusowi. A co wtedy, gdy wewnętrzny kłamca, kłamca w naszym sumieniu, przychodzi, by też okazać zrozumienie, zauważyć, wesprzeć, pocieszyć? Kłamstwo łatwo może pocieszyć, kłamstwo łatwo może doprowadzić do poczucia bycia zauważonym, może dać wsparcie, może dać bardzo wiele korzyści kłamstwo. I ten wewnętrzny kłamca może dawać gotowe rozwiązania sprzeczne z Ewangelią, może dawać pokój serca, może dawać zaspokojenie wielu innych potrzeb, których jesteśmy głodni, które są bardzo mocne, silne w nas.
ten kłamca będzie się przebierał i będzie nas przekonywał, że jest aniołem światłości. Trzeba się go słuchać, inaczej się nie da. Panie Jezu, daj nam pokonać ducha kłamstwa, daj nam pokonać tego kłamcę, który zaciemnia nasze sumienie. Daj nam pokonać tego kłamcę, któremu bardziej ufamy niż Tobie. Zniszcz kłamstwa, w które uwierzyliśmy, a które nas przekonują do tego, że można łączyć rzeczy sprzeczne, nawiązywać relacje z Tobą i trwać w kłamstwie. Panie Jezu, daj, by relacja z Tobą zwyciężyła. Prawda niech nas wyzwala. Zawitaj ukrzyżowany, Jezu Chryste, przez Twe rany, Królu na niebie, prosimy Ciebie, ratuj nas w każdej potrzebie. Zawitaj ukrzyżowany, Jezu Chryste, przez Twe rany, Królu na niebie, prosimy Ciebie, ratuj nas w każdej potrzebie. Stacja siódma. Pan Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Gdy upadniemy, nie potrzebujemy nawet żadnego człowieka, który pokaże nam, że z upokorzeniem upadliśmy, bo już w nas wewnątrz, bo wewnątrz nas odzywa się wewnętrzny krytyk, który przychodzi z niezbitymi dowodami na to, że jesteśmy beznadziejni, znowu upadliśmy, ciągle upadamy, mamy uzasadnione poczucie beznadziejności, mamy uzasadnioną frustrację w nas, w uzasadniony sposób jesteśmy zniechęceni, zniecierpliwieni. I nie możesz znaleźć żadnych argumentów, żeby przekonać mnie do tego, że jest inaczej, mówi ten krytyk wewnętrzny w nas. Gdy się jemu poddajemy, życie staje się nieustanną kłótnią z tym krytykiem wewnętrznym i udowadnianiem mu, że nie ma racji. Wciąż przegrywamy w takiej kłótni, bo liczymy na siebie, zamiast zaufać Jezusowi. Gdy przychodzi ten wewnętrzny krytyk i zaczyna przedstawiać niezbite dowody na to, że jesteśmy bezwartościowi, że inni kłamią, gdy nas chwalą, że nie ma w nas dobra. Gdy przychodzi ten oskarżyciel, by rozdmuchać naszą winę, doprowadzić nas do rozpaczy, wtedy Ty, Jezu Chryste, przyjdź, wyłącz się z ciemności, jak na tym obrazie, Jezu, ufam Tobie, wylej na nas wodę i krew, i obmyj i oczyść, pobłogosław nam, byśmy nie wierzyli wewnętrznemu krytykowi, ale wierzyli Tobie i ufali, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że jesteśmy wartościowi w Twoich oczach, że gdy zaufamy Tobie, jesteśmy w stanie dokonać niemożliwego. Jesteśmy w stanie być zwycięzcami razem z Tobą. Powstać. Będziemy mogli powstać i iść dalej z Tobą. Z grzechu obmywa nas ta krew.
nas bielszym od śniegu, ta krew z grzechu odmywa nas, to jest baranka święta krew. Ta krew z grzechu odmywa nas, ta krew czyni nas bielszym od śniegu, ta krew. Od śniegu ta krew z grzechu obmywa nas, to jest baranka święta krew. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jest w nas pragnienie pocieszenia, pragnienie uspokojenia. Gdy doświadczamy smutku, płaczu, normalna jest w nas ta potrzeba. Gorzej, jeżeli ten płacz i ten lęk i ten niepokój jest spowodowany przez tego wewnętrznego wiecznego chłopca, przez tą wewnętrzną wieczną dziewczynkę, której po prostu nie chce się wysilić. Za dużo korzyści dla człowieka, żeby nie dogadywać się z tą wewnętrzną, wieczną, wiecznym chłopcem czy wieczną dziewczynką. Za dużo korzyści mamy z dogadywania się, żeby zrezygnować z tego lenistwa, zrezygnować z braku wysiłku, zrezygnować z tego, że po prostu chcę odpocząć, po prostu chcę pocieszenia. Nawet chrześcijaństwo mogę traktować jako tabletkę na ból głowy, która szybko ma zadziałać, a jak Bóg nie daje pociechy, to chyba ta modlitwa jest niedobra, skoro nie daje szybkiego pocieszenia i uspokojenia. Mogę tak traktować różaniec, mszę świętą, jako szukanie takiego entera, po naciśnięciu którego już będzie w życiu lepiej, już będę pocieszony, już będzie lepsze samopoczucie. Ale nie chcę wziąć się za swoje lenistwo. Nie chcę wziąć się za swoje nawrócenie. Zbyt dużo mnie to kosztuje. Zbyt duże cierpienie się wiąże z tym, że sprzeciwię się temu Piotrusiowi Panu, który we mnie jest, tej postawie Piotrusia Pana, i wezmę się za siebie mężnie, z wytrwałością. Wezmę się za modlitwę, wezmę się za porządkowanie życia, wezmę odpowiedzialność za rodzinę, za przyszłość. Zbyt trudne to jest, więc łatwiej kolaborować z tym wiecznym chłopcem, wieczną dziewczynką, dogadywać się, nie podejmować wysiłku, a religijność traktować jako szybkie pocieszenie. Panie Jezu, daj nam zaufać Tobie wtedy, gdy wiara pcha nas do wysiłku, do sprzeciwiania się sobie, sprzeciwiania się swoim popędom, instynktom, zachciankom, i wymaga od nas bardzo wiele, wymaga od nas czegoś ponad nasze siły. Wtedy daj nam Tobie zaufać, że nas umocnisz i pokrzepisz w walce ze złym duchem, z naszym egoizmem, w walce z tą postawą Piotrusia Pana. Przez miłość Twą dałeś wolność nam. Przez miłość Twą dałeś wolność nam. Ty jesteś Zbawicielem my. Ty jesteś. Ty jesteś Zbawicielem.
Stacja dziewiąta. Pan Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Faraon, który chce zasiąść na tronie naszego serca, wie, że jest słabeuszem. Wie, że łatwo przegra, gdy Jezus przyjdzie do życia. Wie o tym, dlatego właśnie wzbudza nieufność do Jezusa. Wprowadza kłamstwa, że możesz ufać Jezusowi, zarazem ufać mnie, Faraonowi. Właśnie dlatego odcina od sakramentów, odcina od spowiedzi, odcina od modlitwy. Daje 1000 problemów i 1000 innych zadań, byleby tylko człowiek nie wpuścił Jezusa do swojego życia. Przeraził się tym, co się stanie, gdy Jezus zakróluje. I ten oto Faraon na tronie serca będzie podobny do drapieżnika, który jest słaby i chce zamęczyć swoją ofiarę, silniejszą od siebie. Bo gdy ją zamęczy, to ona po prostu mu się podda. Ona mu się podda i będzie w całkowitej bezbronności do jego dyspozycji. Panie Jezu, gdy diabeł nas kusi, gdy nas zamęcza złymi myślami, gdy krytyk wewnętrzny się w nas odzywa, oskarżyciel, sędzia, podejrzliwiec, kłamca, perfekcjonista, apodyktyczny władca, faryzeusz, nadopiekuńczy rodzic, skrzywdzony bohater, ofiara, gdy oni zamęczają nas myślami i już odpuszczamy, już nam tak dobrze w upadku, już tak chcemy tylko współpracy ze złym, byleby tylko mieć spokój, byleby tylko nie dokładać sobie krzyża. Ty, Panie Jezu, przyjdź z wielką mocą i wszechmocą, wyzwól nas. Daj nam poznać nasz błąd i powiedzieć wtedy Tobie: Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie, że mnie wyzwolisz. Ja sam siebie nie wybawię od tego drapieżnika. Ty mnie wyzwól z sideł ptaszników. Niech ono się rozerwie. Jestem Twój. Zawitaj ukrzyżowany, Jezu Chryste, przez Twe rany, Królu na niebie, prosimy Ciebie, ratuj nas w każdej potrzebie. Przez Twe rany, Królu na niebie, prosimy Ciebie, ratuj nas w każdej potrzebie. Stacja dziesiąta. Pan Jezus rozebrany z szat. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Droga do wolności może się wiązać z tym, że narazimy się na wstyd. Narazimy się na to, że nasze słabości wyjdą na jaw. Ktoś je zauważy, a najgorsze z tego ja sam zauważę. Tego, czego powinienem się wstydzić. Jezus może mnie odrzeć z kłamstwa i zostanę nagi, zostanę zawstydzony. Może z pragnieniem tylko tego, by uciec, by znaleźć jakiegoś kolaboranta, który mnie obroni, ochroni. Jakiegoś kłamcę, który weźmie mnie pod swoje skrzydła. Potrzebuję takiego kogoś władczego nad sobą, żeby on mi dawał poczucie bezpieczeństwa.
albo w tej bezsilności i odarciu z szat kłamstwa mogę stanąć jak dziecko przed moim Bogiem i powiedzieć: takim się Tobie powierzam, takiego mnie przyjmij, takiego mnie kochaj, jestem Twój. Tyś samo była dostojne nosić światowe zbawienie. Przez Cię przewóz jest naprawion światu, który Stacja 11. Pan Jezus jest przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Istnieje tak przygniatający ból, na który reagujemy jednym stwierdzeniem: natychmiast musi się to skończyć. Istnieją takie trudności, o których myślimy tylko w jeden sposób: natychmiast muszę być od tych trudności uwolniony, nie mogę tego wytrzymać, mam dość. Wtedy w takim stanie łatwo sprzedać duszę diabłu, byleby tylko uwolnić się od bólu, uwolnić się od cierpienia. Można łatwo zgodzić się na kłamstwa, na złe rozwiązania, na grzech, byleby tylko nie bolało. Panie Jezu, stań przy nas jako potężny mocarz, wzmocnij nas i wytłumacz nam, że to przybicie do krzyża jest potrzebne, ponieważ tam podczas przybicia do krzyża dokonały się rzeczy największe, zbawienie i odkupienie ludzkości. I również nasze poczucie bezsilności jest nam potrzebne, byśmy się otworzyli na zbawienie, byśmy się otworzyli na odkupienie, na wolność. Wyszli jako nowi ludzie, odarci ze skóry starego człowieka. Daj nam przyjąć i zgodzić się na naszą bezsilność i oddać się jak małe dziecko w ramiona dobrego Ojca. Niesłychanać to jest dobroć, za kogo na krzyżu umrzeć. Któż to może dzisiaj zdziałać, za kogo Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
Pan Jezus zszedł zarówno do dobrego łotra, jak i do złego łotra. Proponował zbawienie jednemu i drugiemu. Jeden przyjął to zbawienie, choć był łotrem. Zaufał Jezusowi. Drugi wolał pychę, bunt, nieufność. Wolał poddać się faraonowi. To mu bardziej pasowało, z tego miał więcej korzyści. To się bardziej wpisywało w jego życie, sposób myślenia, sposób postrzegania Jezusa. Wolał zareagować buntem, pychą, bluźnierstwem, niż dać się zbawić. Jak bardzo nasza natura jest przewrotna, że czasami wolimy zniszczyć sobie życie, zniszczyć życie innym, niż przyznać się do bycia łotrem. Niż przyznać się do tego, że potrzebuje Zbawiciela Jezusa. Panie Jezu, wybaw nas od wszystkich grzechów nieufności wobec Ciebie, które zabierają Ci narzędzie do zbawienia nas. Pozwól, byśmy byli naśladowcami świętego Dyzmy, dobrego łotra. Stacja 13. Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, mówi Biblia. Prawda o naszym wewnętrznym krytyku, odkryta prawda o wewnętrznym oskarżycielu, o tym wewnętrznym sędzim w nas, podejrzliwcu, kłamcy, perfekcjoniście, apodyktycznym władcy, faryzeuszu, Piotrusie Panu, nadopiekuńczym rodzicu, skrzywdzonym bohaterze. Prawda o tej ofierze i roli ofiary, w którą lubimy wchodzić. Ta prawda może nas wyzwolić, gdy ją przyjmiemy. Niestety może się tak zdarzyć, że będziemy woleli zaufać tym faraonom niż Jezusowi. Będziemy woleli, by oni zaspokajali nasze pragnienia, potrzeby,
dawali nam poczucie bezpieczeństwa, miłości, bliskości, odpoczynku. Wolimy wróbla w garści niż gołębia na dachu. Wolimy nie wchodzić w ciemność, w nic pewnego, nie ufać Jezusowi. Wolimy to, co pewne, to, co na już, to, co wymierne, to, co na szybko. A gdyby tak wrzucić do grobu Jezusa wszystkich tych faraonów, a gdyby tak z nich zrezygnować i przeciwstawić się im, narazić się ich gniewowi, przestać z nimi kolaborować, co wtedy? Przyjmijcie, drodzy, Boże błogosławieństwo na koniec tej drogi krzyżowej i przyjmijcie też zachętę, by zostać na nabożeństwie. Będziemy się modlić o to, żeby rzeczywiście odkryć prawdę o sobie. Nie wymyślać, że jakiegoś tam mam faraona, tylko po prostu go zauważyć, że wiele lat mi towarzyszył, że łączyłem rzeczy sprzeczne i poprosić Jezusa, by wyzwalał nas. Przez Jego obecność pod postacią chleba, przez śpiew, przez modlitwy, które będę prowadził, różaniec o 20:30, niech nam w tym wszystkim pomaga. Będzie nas czekała krótka niby przerwa. Ja wyjdę, by przynieść Najświętszy Sakrament. Nie rozpraszajcie się. Będzie może troszeczkę ruchów, ale nie rozpraszajcie się tym. Za kilka minut Pan Jezus pod postacią chleba będzie z nami na ołtarzu. Zapraszam was do dalszej modlitwy, do walki duchowej, bo pewnie ci faraonowie się odzywają, namierzeni zaczynają dawać o sobie znać. Różne uczucia się w nas budzą, na pewno też to pragnienie ucieczki. Popatrz w oczy swoim bożkom, popatrz im w oczy, razem z Chrystusem możesz ich zwyciężyć. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś